Chłopaki, do roboty, żwawiej! Chodźcie, chodźcie, już! Żwawiej! Szybciej! Jeszcze! Ruchy, ruchy! Bo będą przysiady, co obiecałem. Raz, dwa, trzy, rzut do góry, rzut do góry i ręce pracują, nie ma rąk, rusza się tymi rękoma, szybciej. Szybciej, ręce, szybciej, gdzie ten brzuch, brzuch do góry. Wychodzimy, przysiady robisz, rusz! Szybciej, wszystko źle. Raz, dwa, trzy, cztery, szybciej, pięć, nie kupiaj się, sześć. Panie Rafale, przepraszam, nie rozumiem, o co chodzi z tymi przysiadami? Czy to na pewno lekcja pływania? Nie rozumiem pani, czy to jest normalne? Źle pływają, dostają za karę przysiady do zrobienia. Proste. Ale jakie przysiady? Co jest proste? Co jest? Nie rozumiem. Jeszcze będzie mi pani wdzięczna. Dyscyplina to podstawa. Wszystkiego szybko się nauczy. Boże, ale o czym pan mówi? Jaka dyscyplina? Ale ja widziałam, że oni bardzo sumiennie wykonują pana polecenia. Czy pan nie uważa, że oni są jeszcze za mali? Kto tu jest nauczycielem? Ja czy pani? Wie pan co? To ja panu teraz każę robić przysiady. Już. Raz, dwa. Niech pan teraz robi przysiady. Czy pan uważa, że tylko nauczyciele mogą polecenia wykonywać? Powiem, proszę mi wiedzieć, dlaczego? No już. Widzę, że się pan ociąga. Nie tym tonem, dobrze? Za taki ton to ja pani zaraz każę robić przysiady. Proszę. 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 Raz. Teraz było dobrze? Teraz się panu podobało? Bardzo ładnie, brawo. Rafał, wszystko w porządku? Czy wszystko dobrze? Jak się czuje pan? Skończyłeś już lekcję. Możesz iść do domu. Możesz iść do domu. Ale Rafał, idziemy.
muszę ci coś powiedzieć. Wiesz, ostatnio wiele osób zarzuca mi, że jestem nadwrażliwa i nadopiekuńcza. Wyobraź sobie, że w ostatnią środę... Nigdy nie chciałam cię bramić, Ewa, wiesz, ale skoro sama o tym mówisz... Wiesz co, dziękuję ci za szczerość. Lepiej sama pomyśl, jaką ty jesteś matką. No, pomyśl. Podobno czasem trochę przesadzam z wychowaniem Jasia. Nie, czasem tak, czasem nie. Prawie jaką ja byłabym mamą. Wyobraź sobie, że podczas ostatnich zajęć basenowych z Jaśkiem miało miejsce takie bardzo dziwne zdarzenie. A instruktor wydawał mi się taki sympatyczny. Nawet go polubiłam. Myślę, że też by mi się podobał. Co? Chcesz powiedzieć, że ty też byś go... Przypomina mi to z kolei mojego trenera osobistego, z którym miałam bardzo... Czekaj. Tak dobrze zbudowany, Ewa. Kasia. Kaśka, stop. Mogę ja teraz? No jasne, mów, Ewa, mów. O czym to mówiłam? A, tak. Nie chciałam nikomu zrobić żadnej krzywdy. Pchnęłam go do wody. Zanim? Do wody? Niby dlaczego? Po co? No jak to dlaczego? Jak to po co? Ewa, błagam cię, proszę cię, jak to po co? Cześć, wiesz, chciałam ci coś powiedzieć. Wyobraź sobie. Poczekaj, bo policja za mną jedzie, poczekaj. O, cholera. Poczekaj. Halo, Ewa, ale o co chodzi? No dobra. Właśnie, nie wiem, Halo, proszę pani? Tak. Ja mam takie pytanko. Czy to pani dzwoniła do koleżanki, czy koleżanka do pani dzwoniła? A jakie to ma znaczenie? A ma to takie znaczenie, że teraz przepisy się zmieniły i osoby, które dzwonią do kierowców, też będą mandaty dostawać. Ja mogę poprosić o pani godność? Co? Nie mam za dużo czasu, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Ten instruktor na ostatnich zajęciach basenowych kazał Jaśkowi robić jakieś bezsensowne przysiady. Wyobrażasz to sobie? Wiesz co? Ja sobie wyobrażam, że jeżeli mój syn miałby takie lekcje, to na pewno nie musiałby robić tych przysiadów. Mój syn jest naprawdę doskonałym pływakiem, wiesz, no... Wszyscy go chwalą. On opanował wiele pływania. Żabką, delfinem, królem. Słuchaj... Co? Królem? No, no tak to się nazywa. No jest ten bardzo znany styl, no. No po co, no. Basiu, czy wszystko w porządku? Basia! Przepraszam, to wczoraj się, wiesz co, bo to tak mi się przypomina, jak ostatni raz, jak widziałam, jak mój syn pływał. Słuchaj, no po prostu wszyscy na niego patrzyli. To było tak... I wiesz co, i on oczywiście to był pierwsze miejsce, naprawdę. Wiesz co, no, ja nie wiem, no trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś każe robić... Mojemu synkowi, no bo nie
Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Nigdy w swoim życiu nikogo nie pchnęłam do wody. Masz krótką pamięć. O czym mówisz? No, miałeś wtedy 8 lat. Co? Pchnęłaś swoją własną matkę do wody. Ciebie? Jako dziecko byłaś ciągle smutna. Ponura. A nagle, ni stąd, ni zowąd, potrafiłaś wyskoczyć z jakimiś dziwnymi pomysłami. Muszę ci coś powiedzieć. Miałam mnóstwo powodów, by być taką, jaka byłam. Mamo? Mamo? Wiem, że dość niefortunnie wyszło z tym instruktorem na basenie. Nawet kiedy wróciłam do domu, to mój własny mąż powiedział, że te metody są w porządku, że są dobre i że niepotrzebnie się wtrąciłam. Wiedziałam, że ty mnie zrozumiesz. Co powiedziałaś? Chyba oszalałaś. Oj, przepraszam. Wtedy doświadczę. Zrobię to.